Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Witam pięknie, burczy to cichutko, pomalutku i tak dalej. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, że w tej chwili Europa to skuter. Ja wyłączę na chwilę, co? Europa to skuter, przede wszystkim jeszcze się na tym trzeba znać. To technika się teraz taka porobiła, że koniec świata. O, widzicie państwo. Europa jeździ na skuterach, nie tylko Włosi. Dlaczego? Dlatego, że jest taki po mieście, malutki, nieduży, zgrabny. Co prawda kaski już obowiązują, gdyby nie to, że jest to ten plac zamknięty, to ja bym na pewno z kaskiem był tu u państwa. Kochani państwo, podeprzemy ten motocykl troszkę. O, dobrze, dlatego, że mamy tutaj dla państwa gościa, z którym sobie porozmawiamy na temat skuterów. Gościu kochany, czy możemy cię poprosić tutaj do nas? Witam pięknie. Witam cię. Pan dyrektor Czuper, to już wiecie. Alku, ja wiem, że w tym roku zmieniła się trochę formuła, jeśli chodzi o skutery. Troszkę się zmieniło, prawda? To znaczy formuła, prawo jest takie same, skuter, wszystko ok, ale tam się w organizacji troszkę zmieniło. W tamtym roku był Scooter Cup, taka duża impreza. W tym roku no... Wyścigi. Wyścigi. Skuterów, tak. Ale ogólnopolskie. Ogólnopolskie wyścigi skuterów. No, obiecaliśmy się, że jeżeli będzie taka potrzeba, że się podejmiemy organizacji podobnej imprezy, to i dotrzymujemy słowa po prostu. Dlaczego to taka ważna sprawa? Skuter to tak jest pośrodku, nie? Ani to motocykl, a nie jest to już rower, nie? To tak gdzieś na to uzupełnienie, przygotowanie. Ze względu na to, że ilość sprzedawanych skuterów, motorowerów wzrasta systematycznie, ilość poruszających się po jezdni wzrasta. No, wszystkie pojazdy praktycznie mają swoje wyścigi, a skutery nie. Nie ma. W związku z tym jest to jeden z elementów i podnoszenia techniki doskonalenia jazdy na motorowerach, jak też zmuszenie co niektórych do zdobywania kart motorowerowych. No oczywiście jedno z drugim ma to połączenie. Rozumiem, ale że co mi się podobało, że przychodzili ludzie i patrzyli na Scooter Cup, jak przychodzili w tamtym roku, a to skuter, u nas skuter to wiesz, na ryby ktoś ma jakiś stary skuter czy coś, a tu skutery, które potrafiły jeździć 140, 150 na godzinę i to jak jeździć? No to oczywiście to w klasie 70-tkach, gdzie są z przeróbkami, gdzie to już są tak zwani sportowe, tak. Zawodowcy, że wiedzą co dokręcić, co przykręcić, jakie przełożenie zastosować. No oczywiście to są już dla tych wybitnych, jak mówię, którzy już siedzą w tym wilków morskich, tych motorowerowych wilków. O, natomiast tak, natomiast dla innych, którzy zaczynają to 10 roku życia, ponieważ jest to teren zamknięty, mogą już startować w tych zawodach do 15. Tak. Jest taka klasa pierwsza stworzona klasa będzie, tak? Tak, dla 50-tek. Czyli kupuje motorower, czy tak może sobie zastartować, sobie popróbować no, w tej klasie otwartej, nawet nie mając karty motorowerowej, bo jest to teren zamknięty. Dajemy taką szansę, ponieważ ta młodzież jednak jeździ tam gdzieś na podwórkach. Żeby się przyuczać. Żeby dlatego mówiłem, co potrafi. Zdobywanie techniki, doskonalić technikę jazdy. Czyli w tych zawodach najbliższych, 27, o których mówimy, tak. Pierwsza klasa, drodzy państwo, to będzie klasa od 10 do 15 roku życia na skuterze o pojemności do 50 centymetrów. Tak. To pierwsza. A druga klasa będzie też dla pojemności tej samej. Czyli ale, 50 centymetrów? Tak, już z ograniczeniem wiekowym, czyli powyżej 15 roku życia. Właśnie nie ma ograniczenia tak. wiekowego, bo może jeszcze 10 nie lat. Nie młodsi niż 15. Tak, a mogą do 65 roku życia, tak jak w go-kartach. Aha, czyli kochani państwo, bo nie wiem, czy pamiętacie, że przecież na motorower nie trzeba uprawnień, jeśli jest się pełnoletnim, prawda? Oczywiście. Tak. Czyli wystarczy, że skończyłem 18 lat. I mogę jeździć. Mam pieniążki, żeby kupić motorowy. Tak, ale przestrzegać prawa muszę tak samo. Okay. Czyli lepiej od najmłodszych lat zrobić kartę, nauczyć przepisów, no i tak wtedy jest. Nie ma problemu. No i trzecia klasa? No i trzecia klasa, o której mówiliśmy przedtem, 70. A, czyli szybkie skutery. No, wszystkich chętnych zapraszam do udziału. Oczywiście ci, którzy mają motorower, spróbujcie swoich sił w zamkniętym obiekcie, jaki jest tor motorowerowy. Proszę, to nie jest tylko dla zawodników, nie, prawda? Nie. Zawodnicy zawodnikami, tak. A kto chce, to proszę bardzo. Proszę bardzo, 10 roku życia i ci, którzy już potem mają zdobędą karty motorowerowe, uczestniczą w takich zawodach, klasa otwarta, to chociażby Latine Mochy, zdobywają tam licencję. Ukończył takie wyścigi zamknięte. Już umiejętności podniesione, prawda? Teraz tylko dołożyć trochę przepisów i cześć.
Oczywiście. I właściwie wszystko mogę. Oczywiście. Drodzy Państwo, to co trzeba mieć? Skuter, no niekoniecznie tak piękny jak ten elegancki automat, no super maszyna, drodzy Państwo, niekoniecznie taki, ale skuterek, czy chęci, motorower? Czy, tak, motorower? Czy motorower, niekoniecznie tak. Skuter, o tu tak motorowerek jest taki piękny, kochani Państwo, niekoniecznie musi być skuter, prawda? Tak. Trzeba mieć ten motorowerek i przyjechać na zawody 27, a zgłosić się można szybciej, już na przykład w Wordzie, tak? Tak. Kilkanaście tysięcy samochodów, jakie przejeżdżają tą trasą, to jest Szwajcaria podsuwalska. Zresztą widać, no tam widzicie Państwo napisy ulic już. Kiedyś była to Szwajcaria jako osiedle, w tej chwili to osiedle zakwalifikowano jako wewnątrz miasta ulica Szwajcaria, przy której są domy, czyli jesteśmy w mieście Suwałki. Przez tą ulicę od przejścia granicznego przejeżdża w ciągu doby naście tysięcy samochodów, a czasem 10 tysięcy samochodów. I wcale nie jeżdżą tutaj tak wolno. O taki moment posłuchajcie jak teraz. To jest chwila ciszy, kochani Państwo, nie słychać nic. Już nadjeżdżają samochody. A jak jeżdżą, sami Państwo wiecie. Są specjaliści od jazdy samochodami w różny sposób. Dlaczego stoimy tutaj na ulicy Szwajcaria? Dlatego, że tu zginął człowiek. I chcemy krzyczeć do Was z tamtej strony, do tych, którzy jeżdżą, którzy nas oglądają. Ludzie, trochę rozsądku. Co jest najgorsze w całej tej sprawie? Trzy rzeczy. Na pierwszym miejscu alkohol. Na pierwszym miejscu alkohol za kierownicą. Kierujący pod działaniem alkoholu. To jest, nie boję się tego słowa użyć, drodzy Państwo, bandyta. Człowiek, który siada za kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu, to jest bandyta. Najnormalniejszy w świecie, kochani Państwo. On świadomie tam siada po to, żeby kogoś zabić. Pamiętajcie o tym, kochani. Mówcie swoim znajomym, kolegom, przyjaciołom, komukolwiek. A jeśli jest taka możliwość, żeby, nie wiem, zdjąć przewody wysokiego napięcia z aparatów, no nie wiem, co jeszcze wykręcić, bezpieczniki, zabezpieczenia, immobilizer, no cokolwiek, żeby uniemożliwić takiemu idiocie jazdę za kierownicą, to róbcie to, drodzy Państwo. Róbcie to, bo giną ludzie, jest ich coraz więcej. W Europie w ciągu roku, już mówiliśmy wielokrotnie, ginie miasto wielkości Suwałk. W Europie ginie w sumie ponad 60, prawie 70 tysięcy ludzi rocznie. U nas w Polsce 6 do 7, 10%. To też ogromnie dużo. I w Szwajcarii na tej trasie zginął człowiek. Ale co tu dużo patrzeć? Popatrzcie Państwo na zdjęcia, które zarejestrowała kamera monitoringu suwalskiego. Skromnego, co prawda. Obiecują władze, że niedługo ruszą kamery, które przekazywać sygnał będą drogą radiową. I wtedy jeszcze dojdzie 12 chyba tych kamer. No to wtedy coś w tym mieście będzie można z tymi kamerami zrobić. Ale teraz i tak popatrzcie. No proszę, jak to wygląda. Dachowany samochód na ulicy Bulwarowej od Emilii Plater w górę. Jak tam można było dachować? W którą stronę? No tak pewnie, jak się między tymi podwyższonymi pasami jeździ, no to tam można dachować. Tam można dachować, dlatego że się wypiło. Tam można dachować, dlatego że się nie potrafi jeździć. I tu teraz dołożę Państwu. Pierwsza przyczyna to jest, kochani, alkohol. Druga przyczyna wypadków to jest prędkość. Nadmierna prędkość. Każdemu się wydaje, że on jest Schumacher, nie wiem, kto jeszcze, Krzychu Hołowczyc. Siada i rura nogą do końca. Nieprawda, kochany, jak chcesz dobrze grać na instrumencie, to naucz się grać klasycznie i techniki na każdym. Jak chcesz dobrze jeździć w samochodzie, to też instrument. Techniki się, przyjacielu, naucz. Techniki. Umiejętności skręcania, hamowania, gwałtownych przyspieszeń, zwrotów i tak dalej. Technika, technika i jeszcze raz technika. Wiek, adrenalina i głupota w głowie, a to trzecia przyczyna wypadków, czyli nieuctwo, nieznajomość przepisów, jakaś interpretacja, nie wiem skąd brana tych przepisów, że ktoś z której strony ma pierwszeństwo i głupota, to jest trzecia przyczyna wypadków. I tych wszystkich trzech przyczyn powinno nie być. Tych wypadków można natychmiast zrobić mniej o 90%.
ale czy można, spróbujmy. No i drodzy Państwo, się teraz znowu pozmienia. Opowiadają w telewizji, w radiu, w prasie, jaka to rewolucja będzie teraz. Marek Łowczyński. Marek, dzień dobry Państwu. O, zawsze kulturalnie. Marku, jaka to będzie rewolucja? Znaczy, planowane są zmiany. Jeżeli minister infrastruktury podpisze ten nowy projekt rozporządzenia, bo do 15 sierpnia miało być to podpisane w każdym bądź razie, to prawdopodobnie od października wejdą zmiany. Zmiany dotyczące szkolenia, ale zmiany głównie dotyczące szkolenia na placu manewrowym. To znaczy zmniejszy się ilość figur? Tak, czy... tak, będzie mniejsza liczba, będzie mniej zadań na placu. Na placu prawdopodobnie pozostanie, z tego co wiemy z projektu, łuk i górka oczywiście. Prosta, łuk, górka, bo to są rzeczy ważne i one powinny być, prawda? Mhm. No i może mądrze, no bo może w mieście nie znajdzie się takiego miejsca, gdzie by można było pod górę podjechać. Może i są takie ulice, ale tam jest bezpieczniej, prawda? Tak. Natomiast te pozostałe zadania, które do tej pory kursanci, uczniowie ćwiczą, no to one zostaną przeniesione warunki miejskie. Warunki miejskie, czyli między samochody na parkingach będą... Czyli te parkowanie i pod skosem, i prosto, i tyłem, wjazd do garażu, to będzie gdzieś się działo w mieście. Tak, tak. Koniec świata. No to właśnie to są te najważniejsze zmiany. A mówią ludzie, że to niebezpiecznie. Panie, to ja już swojego samochodu na takim parkingu nie stawię. No tak, ale nie będzie tam sam kursant, tam będzie instruktor z boku siedział. A, no właśnie. I tu widzicie Państwo, jest pies pogrzebany, bo nie tylko egzaminator. Poza tym skończy się pewna zabawa w niektórych szkołach, bo w niektórych szkołach, Marku, to było tak. Żeby cofnąć tyłem samochodem, muszą być pachołki. No tak. Jak i ten biedny kursant nie ma tego kija, to nie cofnie do garażu. Nie ma tyczki, nie ma pachołka, nie wie gdzie jechać. Tak, tak. No to jest problem. Później przeniesienie tego placu manewrowego na warunki miejskie, bo człowiek... Rzeczywiste, jakoś... nie? Rzeczywiste. To są gdyby... Wbrew pozorom, że w zasadzie to samo się ćwiczy, ale życie pokazuje, że jest inaczej, że... Co innego jest jechać na placu, gdzie nie ma ruchu, a co innego jest jechać między pojazdy na parkingu, no gdzie odbywa się ruch. Bo już tych pachołków nie trzeba kupować. Ale ja tak po cichu, drodzy Państwo, żebyście wiedzieli, że w tajemnicy Markowi powiem, że są nawet, Marek, takie szkoły, nie wyobrażę sobie, gdzie tak, pani cofa do tyłu, bo najczęściej panie, bo pan instruktor ma już jej dość nauczania, już ja mówię, ja z nią nie wytrzymam. Mówi tak, pani Zosiu, jak pani zobaczy w szybie ten pachołek, to półtora obrotu, jak następny to pół obrotu, jak następny to obrotu. Przecież koniec, to jest zbrodnia. Jak ta kobieta ma potem jeździć? Tak, to znaczy nie da się tego przełożyć na jakąś formę liczbową, to musi działać wyobraźnia, muszą zmysły pracować u tego kursanta za kierownicą na myśli. I to jest podstawą kształcenia, żeby nie uczyć pamięciówki, tylko uczyć sposobu myślenia. To pierwsza rzecz odpadła. Co bardzo ważne, że uruchomili to Europejczycy, u nas się na to kładzie nacisk, pomoc. Pierwsza pomoc, bo przecież skąd ta karetka tam się znajdzie, a możemy komuś uratować życie, albo nam ktoś może uratować. To ważne. Tak. I koniec, prawda? Co tu zmieniać w tych przepisach? Praktyka. No i powiedz mi tak szczerze, jak ty uważasz, te zmiany pozytywne w dobrą stronę idą? No myślę, że w dobrą, zresztą to czas zweryfikuje, okaże się, ale no na pewno będzie więcej jazdy w warunkach miejskich, poza miejskich, bo na dzień dzisiejszy to ten czas pochłaniał, plac, przepraszam, pochłaniał dosyć dużo czasu. Jednak nie ma co ukrywać, do 10 godzin tak średnio trzeba było przyjąć, że z tych, to była ta liczba godzin. No i ważne, że przecież egzaminy planowane, żeby były we trójkę, prawda, żeby był instruktor, żeby był egzaminator. No to jakieś takie oparcie duchowe, ten człowiek zdający się lepiej czuje. No i kombinatorstwo ucieknie. Nie może egzaminatorów, to bzdura. Kombinatorstwo zdających. Panie, ja tak dobrze pojechałem, a on się do mnie przyczepił, prawda? Tak. A potem mamy kwiatki na drodze. No, statystyki pokazują policyjne, jakie są, czy weekendy, czy w tygodniu, jakie są zdarzenia. Także no lepiej, żeby było tego jak najmniej. I to jest chyba naszym celem i uczących. I tych osób, które później poruszają się na drodze, żeby to uczyć było bezpieczne. Kultury jazdy,
odpowiedniej techniki, prawda? Tak, nie tak. Uczyć zdać egzamin. Bo tak, przede wszystkim to osoba, która jest na drodze, no, ma być użytkownikiem, a nie zawodnikiem, jak się niektórym to wydaje. Niestety, nie. To jest... Marku, dzięki Ci ogromne, serdeczne. Żyjcie zdrowo i bogato, szkoląc mądrych ludzi. O, już słychać było. Dziękuję. Cześć, bardzo. Dzięki. Dziękuję. Słychać było pisk, drodzy Państwo, hamulca. No bo przecież wszystkim nam się śpieszy. Człowieku, tyle razy powiadamy, Marek świadkiem. Kiedyś żeśmy zrobili taki sprawdzian w tym mieście. Z końca w drugi koniec miasta jak najszybciej, a za mną kolega jechał normalnie. Ile oszczędziłem czasu? Niecałe 40 parę sekund. Dla 40 paru sekund? Trumna dębowa? Przestańcie.